Jak wszystkim Państwu wiadomo, dzisiaj odbywają się konsultacje dotyczące przedsięwzięcia polegającego na budowie 4 kurników w obrębie wsi Kruszyniany. Jesteśmy tutaj, ponieważ wpłynął do nas wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Chodzi o inwestycję budowy 4 kurników wraz z zapleczem inwestorskim, także o powierzchni zabudowy 16 093 m2. O łącznej obsadzie kur 960 dużych jednostek produkcyjnych, czyli to jest 60 tysięcy sztuk kur w jednym kurniku. Proszę Państwa, nazywam się Dorota Gierczak, buduję w tej wsi wraz z małżonkiem dom, do którego zamierzamy się przeprowadzić i zasilić tą społeczność Kruszynią. Dlatego ze względu na wykonywany zawód prawnika pozwoliłam sobie wraz z grupą osób przeanalizować dokumenty dotyczące tej inwestycji. Proszę Państwa, nie ulega żadnej wątpliwości, myślę, że dla nikogo obecnego na tej sali, że znajdujemy się na terenie szczególnym. Na terenie szczególnym przede wszystkim z punktu widzenia przyrodniczego. Znajdujemy się na terenie Puszczy Knyszyńskiej, na terenie objętym programem Natura 2000, na terenie wzgórz Sokulskich. Na naszym terenie, jak wynika z opinii, która została wykonana na zlecenie inwestora tej budowli, znajduje się znaczna liczba gatunków chronionych. Tyle, że proszę Państwa, w tym raporcie, w tej opinii, która stała się podstawą wydania decyzji środowiskowej przez RDOŚ, brakuje jednego elementu. Cietrzewi. Na tym terenie od roku 2009 jest finansowany program związany z ochroną cietrzewi, z tym, żeby utrzymać populację. Proszę Państwa, na program ten poszły ogromne pieniądze. Tak samo jak cietrzewie, to są kuraki. Jasne, pan zapewnia, że wszystko będzie super, żadnych odpadów na zewnątrz, żadnych możliwości rozwoju populacji zwierząt drapieżnych. Rozmowa z przedstawicielami TPOP-u wskazywała, że to nie tak, że sam zapach będzie przyciągał zwierzęta drapieżne. One nie dostaną się do kur, ale wytrzebią nam populację cietrzewi. Proszę Państwa, wydaje się, że na takich terenach, będących perełką Podlasia, będących perełką gminy Krynki, taka inwestycja powstać nie powinna. Otóż Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków stoi na stanowisku, że inwestycja planowana w Kruszynianach stanowi istotne zagrożenie dla przyrody tego obszaru, obszaru Natura 2000. My patrzymy na to głównie przez pryzmat naszego projektu ochrony cietrzewia, realizowanego od 2009 roku, między innymi w Kruszynianach. Tak, rzeczywiście tutaj słusznie pani prawnik zauważyła, pieniądze przeznaczone głównie z Unii Europejskiej, także z innych instytucji, na ochronę tego kuraka to 8 milionów złotych. My jesteśmy zobowiązani po zakończeniu projektu, który skończył się wraz z końcem 2015 roku, przez 5 lat utrzymać efekt ekologiczny. Dyrekcja Okręgowa Ochrony Środowiska sama zaprzeczyła swojej misji, do której została powołana. Oparła się, wydając opinię w całości na raporcie dostarczonym przez inwestora, przygotowanym jednostronnie, zawierającym przekłamania, nie odnosząca się ta decyzja jest w ogóle do stanu rzeczywistego. W związku z czym my tu myślimy i jako gmina muzułmańska, i być może inkorpory jako mieszkańcy Kruszynian, a ma to wpływ niestety również na
działania gminy. Rozważamy zupełnie na poważnie wystąpienie o unieważnienie tej decyzji, o wznowienie postępowania w sprawie właśnie tej decyzji środowiskowej. Kiedy rozkwitło to te życie tutaj w Krzynianach, to trzeba zatruć to. Jest turystyka i mnie się wydaje, to coraz bardziej rozwija się w dobrym kierunku i myślę, że na turystykę najlepiej byłoby nas postawić. A druga rzecz, może pan ten zamiast tych kurników może nie jakieś uzdrowisko pobuduje. Powiem tylko tak, proszę państwa, emisja gazów wydzielanych poprzez wentylację z tych kurników, w tym zapachów, to jest kilka kilometrów kwadratowych. Nie obędzie się bez skażenia tego miejsca i różnych z tym związanych, że tak powiem, przykrych historii. Książę Karol nie przyjeżdżał do Kruszynian, w których są kurniki, i nie przyjeżdżał też tutaj do miejsca, które jest, że tak powiem, owiane słabą, złą, jako miejsca skażonego, a to jest niewątpliwe skażenie atmosfery. Wszystkim tym, którzy mają wątpliwości co do mojej wypowiedzi, polecam pojechać pod jakikolwiek kurnik, który posiada 20 tysięcy kur, nie 240 tysięcy kur. I w mroźny wieczór, kiedy wentylatory są otwierane, proponuję stanąć w odległości 1000 metrów od tego kurnika. Jeżeli będzie wiatr w waszą stronę, poczujecie się, jakbyście byli w parzalni drobiu, gdzie owieje was natychmiast wiatr ze smrodem parzonego pierza. Przypuśćmy, ja tak nie obrażając tej tatarskiej kultury nic, ale dajmy na to, co jako ludność my mamy z tatarskich tu obyczajów, kultury, turystyki, zniszczona ulica, samochody jeżdżą, mieszkam na zakręcie, płoty bez przerwy mi rozwalają turyści, znaki drogowe rozwalają. Tak, to jest dla pana śmiech, bo pan bierze unijne pieniądze i proszę bardzo, pan żyje. A my co? A ja z ręki mam... Proszę. Droga zniszczona jest nawet w przyszłych czasu bez tych pokoli. Ja nie jestem tatarek, tak? Ale kim będą przepraszam, ale nie jestem. Oczywiście emocje są zrozumiałe, bo to chodzi o państwa dobytek, o państwa miejsce, gdzie państwo na pewno spełniacie się i zawodowo, bo część państwa przecież tutaj prowadzi własną działalność, ale przede wszystkim rekreacyjnie pod każdym względem. Dla nas jako powiatu sokolskiego, jak i również dla gminy Mykrynki, Kruszyniany to bardzo istotny w ogóle na element taki i kulturowy, i dziedzictwa takiego narodowego tak naprawdę. To miejsce niezwykłe i godne ochrony. Mamy tego świadomość, tak? Tylko że, szanowni państwo, za każdym razem, zarówno pani burmistrz, jak i ja później na etapie, jeżeli dojdzie, bo może tak się stać, do etapu postępowania administracyjnego pozwolenia na budowę, za każdym razem musimy działać w granicach i na podstawie przepisów prawa. Pani burmistrz za każdym razem to robi. Konsultacje są natomiast również wyrazem tego, że ona się za każdym razem wsłuchuje w państwa głos, bo z tym ani rusz, tak? To społeczeństwo jest tym ostatnim jakby elementem, który na pewno musi być wsłuchany przez władzę. Pierwszym i najważniejszym elementem, który musi być słuchany przez władzę. I nie wyobrażamy sobie, żeby przy podejmowaniu decyzji państwa głos nie był usłyszany.